Czesław Miłosz miał bardzo skomplikowane życie osobiste, a pierwszy mąż jego żony został przez niego nawet bigamistą. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj opowiem wam o kulisach pierwszego małżeństwa Czesława Miłosza. Pierwsza żona Czesława Miłosza, Janina Dłuska, pochodziła z ubogiej rodziny spod warszawskiego Włomina. Była jednak osobą ambitną i nie zamierzała klepać biedy, tak jak jej rodzice. Dlatego znalazła zatrudnienie w kadrach Polskiego Radia, a jednocześnie studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Obracała się w kręgu obiecujących filmowców i tam też poznała swojego przyszłego męża, Eugeniusza Cenkalskiego. Cenkalski był wcześniej żonaty, a że w drugiej RP nie istniały rozwody cywilne, zatem wyszła za niego za mąż w cerkwi prawosławnej. Małżeństwo nie należało jednak do specjalnie udanych i Janina zaczęła interesować się innymi mężczyznami. Wśród nich był młody poeta, przybył niedawno z Wilna, Czesław Miłosz, którego poznała w budynku Polskiego Radia na przełomie 1937 i 1938 roku. Zakochała się w nim bez pamięci, a Miłosz traktował to początkowo jako duchową przyjaźń. Tym bardziej, że nie chciał się wiązać z mężatką, a Cenkalski uchodził za osobnika wyjątkowo zazdrosnego, któremu niepowodzenia z żoną wcale nie odejmowały męskiej ambicji. Z czasem jednak okazać się miało, że ktoś taki jak Janina był po prostu Miłoszowi potrzebny. Wprawdzie Janina była osobą dość chłodną, a o jej humorach opowiadano różne historie, to jednak miała znakomity gust literacki, a z jej zdaniem liczył się nawet taki narcyz jak Jerzy Andrzejewski. Potrafiła też okiełznać artystyczne ciągoty Miłosza, co sprawiało, że zajmował się poezją, a nie błąkaniem się po knajpach. Wprawdzie, według oficjalnej wersji, Czesław i Janina zamieszkali razem w mieszkaniu Cenkalski na Dynasach, ale w rzeczywistości Miłosz przebywał tam tylko wtedy, kiedy mąż był w podróży służbowej. Na szczęście dla poety reżyser dużo kręcił w terenie i pojawiał się w Warszawie stosunkowo rzadko. O wszystkim zadecydowała wojna. Cenkalski wyemigrował, a Janina i Czesław niezależnie od siebie powrócili do kraju. Miłosz przez pewien czas przebywał jeszcze w Wilnie, po czym przedarł się do Janiny do Warszawy. I od tej pory mieszkać mieli już razem. Podczas okupacji niemieckiej Miłosz pracował przy odgruzowywaniu zbiorów zbombardowanego Instytutu Francuskiego razem ze Stanisławem Dygatem. Potem dostał posadę woźnego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Praca była kiepsko płatna, ale legalna. Poza tym Miłosz miał dostęp do wielkiej liczby rzadkich książek, co bardzo sobie cenił. Dobrze prosperowała Janina. Pracowała jako kelnerka w barze pod Kogutkiem, handlowała alkoholem i papierosami, a także skupowała złoto dla jednego z warszawskich jubilerów. Ich sytuacja prawna była jednak wciąż nieuregulowana. Mąż Janiny przebywał na zachodzie Europy i nie było z nim kontaktu. Wprawdzie w Generalnym Gubernatorstwie wprowadzono cywilne rozwody i śluby, ale do rozwodu potrzebna byłaby zgoda Cenkalskiego i nie wiadomo, czy on by jej udzielił. Wprawdzie w oficjalnych dokumentach mówi się, że do rozwodu doszło w sierpniu 1943 roku, a Janina i Czesław pobrali się w styczniu następnego roku, ale nie jest to prawdą. W rzeczywistości, aż do wybuchu Powstania Warszawskiego, Janina podpisywała się jako Cenkalska. A kiedy jej partner, 2,5 roku później, spotkał w Nowym Jorku jej bądź co bądź legalnego męża, to wprowadził go w błąd, mówiąc, że żona się z nim rozwiodła w Warszawie. Cenkalski przyjął to z dużą radością, gdyż zamierzał poślubić scenarzystkę Krystynę Swinarską i faktycznie tak zrobił, przez co został bigamistą. Czesław i Janina nie zrobili tego błędu i poprali się dopiero we Francji w 1956 roku, kiedy Cenkalski już nie żył. Historię o rzekomym rozwodzie i ślubie uwiarygadniał fakt, że Warszawa poszła z dymem podczas Powstania Warszawskiego i praktycznie wszystkie dokumenty Urzędów Stanu Cywilnego spłonęły. Natomiast paryski akt ślubu z 1956 roku zawierał klauzulę, że ślubu udzielono na podstawie ślubu cywilnego, który miał miejsce 1 stycznia 1944 roku w Warszawie. Ksiądz Polak, który tego ślubu udzielał, nie wchodził w szczegóły, tym bardziej, że przecież Cenkalski już nie żył. Więcej o prywatnym życiu Czesława Miłosza znajdziecie w mojej książce Żony Bogów,
muzy wielkich literatów. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę, w samo południe. Hej!